Czekaj, muszę zobaczyć. A tego nie uważasz? Zaraz powiem. Teresa słychać, ale ciebie nie słychać. Mutełka. Halo, halo? Ciebie nie. Resztę? Tak. No. Na kolosy. Tutaj chciałby coś zagrać. Nic nie słyszę. Nawet Teresa wychwytuje normalnie. Ja w sumie mógłbym coś zaraz zagrać. Ok. A z kim? Jerem z zerkiem z diamentem. Okej, mogę zagrać. Uważaj, Iratil tylko by olinował. Aha. Bez honoru. O. X pulę zagram. Będę ja pierwszy. Zagram 5 pull. Najpierw zabijesz swoją dronę i potem dopiero zostawisz pulę. Gastrika zrób. Wtedy ci wyjdzie. Mara. Słucham. Want to play with me? Nie. Zagram teranem. Tym bardziej? Wanna play with me? No dobra, gramy. Dobra. Aha, wanna play? Ale ja wszystko tam przekażę Seninowi. To jest podryw przez TS-a.
21 wiek. Wiesz, jest skrzeniem Senina, nie wiem, czy tego chcesz. Proszę, nie. Dobra, idę grać. Jako teranin, aby terani nie patrzyli. Ok, panie Iratil, a ty ze mną teraz czy? Oczywiście, już się loguję. Ten to Himon nie może tego kontrolować? On ma chyba teraz turniej. Oglądałem tą wcześniejszą protosa Terana, to było słychać. A jak dał Todd i ktoś tam jeszcze, to tam było słychać. A czy teraz, to nie wiem, zaraz. To tak, wiem, że ten delay jest, ale czekaj, wyciszę na chwilę TS-a i zobaczę, czy będę słyszał. Myślałem, że... To tam... Można mnie zapraszać, jestem na tym, kto to... Nie, spokojnie słychać. Ja słyszałem bez problemu. Jesteś na Dixu TV? Tak. Teraz był Blue versus Larax, jak dobrze pamiętam. A co będzie teraz, to nie wiem, no bo się wyciszyliśmy. A to zapraszam. ZVT czy ZVZ? ZVZ. A, okej. To nie wiem, to jak chcecie, to może mogę was zaprosić do tej gry. Chcecie coś zobaczyć konkretnego? Dajcie mi minutę. Nie wiem, w ogóle co się dzieje. Kasu, na jaki kanał na YouTubie wrzucacie te mecze? Dobra, dzięki. Jest ja taki team jak Blizzonpl. Na razie. Cześć. Trzymaj się.
User disconnected from your channel. Nie, ale ktoś ich... As. Ty jesteś w teamie blizzon.pl. Aha. Zaraz, wiesz co, jak będę tak mocno lagował, to wyjdę, bo nie wiem, co się dzieje kompletnie. Na samym starcie zobaczę, to można startować. No, jestem ready. Mara wyssała trochę energii z Senina. Komentować jednocześnie następującą grę? W sumie brzmi śmiesznie. Tylko, że trochę słabo, bo będziemy sobie tak spoilować nawzajem. Nie wiem, jak by miało wyglądać. Oj, tak troszkę tylko. I Rathill stawia dwa Evolution Chambery. Wygrałem. O kurczę. Nie. Czy to są mutaliski? Tak jest. O, mówię o sobie. Gracz niebieski zrobił budynek. Tylko jak to czekaj. Kiedyś, że były gracz... takie zawody, na których kabiny były nieszczelne. I oni musieli w jakiś taki dziwny sposób to komentować. Na którym z tymi o tym mówi, tego nie pamiętam. Praca. Jedź. Moje ostrze szuka zemsty. Gotów do pracy? Więcej pracy. Jak to było? Moment. Zawsze zdolni do demolki? Nie, jakoś tak to było. Gobliny, jak one miały? One miały dobre teksty. Czy ty mi grozisz? Za wszystkich moich funfli. Nie wiem, grać. Ja sobie robię pula. Ja sobie robię pula, tak. Dawajcie, six pull. Tylko taki, że nie na sześciu, tylko że... Ja już mam piątą dronę, więc jestem pierwszy. Zobaczymy, kto jest bardziej robaczywy. But you what, mate? Czyli on jest zergiem. Ale nie mów mu, kim ja jestem. Bo mój proxy to gate nie wyjdzie. Ach, to IM Katowice 2007. Oni mi stanął. Wait, what? Ale tak go nazywam. Taki duży. Jak nie będzie klatkowało, to mówcie. Nie klatkuję. Bo jeszcze nie wiem, co się dzieje. Co się dzieje? No właśnie nie wiem. Otwarta. To jest pewne. Kolejno jabłoń. Czekaj. Czyli on stawia drugi spawning pool, tak? Można tak powiedzieć. Cholera, jestem do tyłu z produkcją. Wiecie, mróweczki pracują.
będzie taki peon. Te winogrona się robią, o. Nie obrażaj peonu. Kraina wiecznych minerałów. Dużo winogrona. Ale na tym graficznym, czy na tym modzie? A. To jest jakiś mod graficzny? Niech to tłumaczy, co on tam wymyślił. Ale te niektóre opcje były całkiem spoko z normalnym, no. Szczególnie na przykład co do tego PC-ka, żeby miał splasha. Bo takie Yamato bez splasha, takie smutne Yamato. Ale na przykład kameleon zabijających marinesów w Medivacu to trochę imba. Będzie się działo. Ciemne jabłki. Fagot. A, za dużo. Za dużo i za szybko te dyningi. Jak wylicz. Tak, już tak zaraz wybuchnie. No i mamy GG. Nie wiem, to musiał chyba 10 tych dron zabić, żeby coś się szczyłkę. Wiesz, może... Co ty? Ultra Elite Cavern od razu. Ultra Elite Cavern. To królowa, DLS. Jezu. Dobre mikro. Ach, prawie w buchu. I teraz mógłby coś ubrać. Co musi ubrać? Mikro istnieje. No co to za mikro? Teraz on może dronować. Tu dronka, tam dronka. Wszędzie ich pełno. Dronka, codziennie świeże minerały. No właśnie, to też chciałem powiedzieć. Z nawet zeta. GG. Super Olin 2 na 10. Nie no, wyszło prawie dobrze. Odpalam na nowo stream. Dobra, już z powrotem powinniśmy być na wizji. Zobaczymy, czy łapie mikro. Na streamie. Halo, halo. Najgorzej będzie jak od początku mniej, bo słuchaj, to w ogóle tragedia będzie. A tak z ciekawości, co to było? Ten pool? 11-12. Właśnie za późno to było na ten pool, tak mi się wydawało. Szybko znalazłem jakiegoś Olina na Indie przed wieczór i to zakończyłem. A tak, z ciekawości, co to było? Queeny, bo wtedy tamte nie miałby injectów i byliby miały równo w larwach. Ja cały czas produkowałem dlatego Queeny, bo to jest kluczowa rzecz do wygrania tego. No ale chodzi o to, że jak jeden zerk ma ekspansję bez Queenów, a drugi nie ma ekspansji, ma Queena, to oni są w larwach tam mniej więcej równo. Na chwilę was opuszczam i do niej. A, no ale chodzi o to, że ja miałem ten komfort, że miałem chyba więcej dronek, więc mogłem sobie spamować Queen. Tak, było chyba... Co one są? Podobno, się stało? No, bo był Tomuś. Z mikrofonem. Ale wcześniej było mnie słychać może w poprzedniej grach, sprawdzaliście, czy nie? Nie wiem. Ja nie wiem, bo ja grałem akurat z Tyratilem wtedy. Żeby nie było słychać teraz, ktoś uważa, że się nie nada w ogóle materiał do wrzucenia, bo na przykład nie było słychać, nie? Po prostu jeździłem kamerą. Znaczy, na grze Blue z Araxem nie było słychać komentatora. Blue z Araxem
To akurat, to właśnie był Tomek komentował wtedy. No tam, wtedy nie było słychać komentatora, wcześniej? Było słychać tylko nas. Nie wiem, czy wcześniej tak było. Wcześniej ci nie powiem. To ciężko, ciężko chciałem powiedzieć, dobra. No w każdym razie, no nie zainteresowałem streama, zamknie z wrestlingu, jak sami raid bagnieli. Super, to no, będę miała milion filmików do wrzucania, nie? Nie, dwa. Z tego tak było, z niedzielnego grania. Ustawiali pierwszą stronę streamu i tam było po 3 minuty, co to takie, wiesz, chyba milion filmików po 3 minuty. To mówi Maker, to skleić potem. Nie, to nie potrzeba, to się wszystko zrobi w tym, w YouTubie, tylko po co to przerzucać, nie? Musiałem wszystko przejrzeć. No nie, no w każdym razie teraz chciałem zrobić jakąś gierkę 4x4, bo coś takiego. Może to nie, ja bym mógł jeszcze zagrać jakąś 4x4. No bo ludzie generalnie już tak, wiesz, tak na ludzi się rozchodzili, zobaczysz. To... No bo już 22, co nie? To event trwa tak planowo do 22, tak? No planowo teoretycznie. Znaczy, no teoretycznie do 11 jest czas, ale nie wiem. No. Do 10. Nie każdy jeszcze może do tej godziny siedzieć. No, tak, zgadza się. No dobra, no zobaczymy, no, po streamie, no. Jak to wyszło. Czy to się w ogóle opłaci wrzucić, czy po prostu, już nie wiem. Zobaczymy. Najwyżej się sama gry wrzuci, nie? No najwyżej, no zobaczymy. No. A też nikt, wiesz, zawsze jestem wiankiem i jestem w stanie powiedzieć, czy to wszystko działa, hula i tak dalej, nie? A teraz nie ma, że tak powiem, nikogo, to bym tak od strony technicznej. A teraz ma stream włączony, czy nie? Tak, jest włączony ciągle teraz nasza rozmowa. Także no nie jestem w stanie powiedzieć, to może poprzednie gry było, bo się nagadałem. A może być, no, że nie pykło. Nie, no Tomuś poleciał z tematem, ci powiem. Dobrze było. Dobrze było. Pierwszy raz generalnie. Nie, nie, no jak na to, że nie zna aż tak nie gry. Nie zna nas wszystkich, to, wiesz, jednostek. Nie wszystkiego. Było najgorzej, no. Tak powiem. Też było git według mnie. Dobra, czyli wy coś będziecie grać, albo idziemy po prostu może wrzucę na górę, co? I coś dogadamy, co robimy jeszcze? Nie, my teraz gramy, jeszcze mamy mecz. Dobra, to ja do nich lecę i przyjdźcie na górę, okej? Skończycie. Okej. Ja proponuję zrobić jakieś 4x4 za chwilę, tam Mara kończy z Kazaro i możemy jakąś na zakończenie jedną gierkę walnąć taką większą. Dobra, walnę Turaxa i szybko. Jezus, ja dwa razy w życiu broniłem Turaxa. Chwilę zaczekam po prostu. Zerknij się, Easy broni Turaxa. Zaczynasz tak czy inaczej z haczy pierwszej. A ty tak zaczynasz zawsze z pierwszy pól, więc to... No to już w ogóle, jak możesz w ogóle przegrać na to? Nie da się. A, czyli wy jeszcze gracie jakąś gierkę, rozumiem teraz. No, jedną byśmy zagrali. Ja nie graj mi Turaxa, co ty panie. No to polecie. No co, has, komentujemy. Komentujemy. Jedziemy z tym. Ale ja się wkurzę, jak wcześniej nie było mnie słuchać na tych poprzednich tych, nie, meczach. Ja się nagadałem. Ja pokażę jak się robi profesjonalny komentarz. Nie, brakuje mi cię po prostu osoby technicznej, tak? Możesz startować. Brakuje mi osoby technicznej po prostu dzisiaj, nie, żeby mi mówiła, czy działa i tak dalej wszystko, bo to różnie się rzeczy odwalają na obraz. Dobra, to ja wyciszam ten was. Tak, relaks i kandalu się wyciszam. Albo na inny pokój. Dobra. Co TVZ? Znowu. Rozegrałem to 13-12, a ty hatch first w tamtym meczu. Dlaczego ja to przegrałem tak właściwie? Bo tak. Właśnie zastanawiałem się też nad tym. Ale ja zobaczyłem, że nie masz haczy, więc od razu postawiłem spina w mainie i od razu zacząłem. Pierwszej wydałem nie na speeda, tylko gas, tylko na te. Tak, więc. Na bane nest. Ale nie wiem dlaczego. Dalej nie wiem. Zergowski, Oniku Kendall. I Ratil, tak? Komentujesz też? Tak jest. A w lewym górnym rogu jest reprezentujący Ned G. Rarax. Tararararara. Nie wiem jaki to jest klan, ale jest bardzo fajne ma logo, więc tak propsy pełne. Jak widzimy, jak dotychczas obydwaj gracze produkują jednostki, więc... Robią co mają robić, produkują jednostki wydobywające, więc nie spodziewam się tego, żeby był jakikolwiek jakakolwiek agresja ze strony któregokolwiek z nich, typu Turax lub ewentualnie Sixpool, z czego się bardzo cieszę, ponieważ oglądanie Sixpooli w ZVT jest dość nieciekawe. Jakbyś Iratil określił, tak jak jest na przykład określenie, że się dronuje albo... Propkuje, nie wiem, czy spotkałeś takie
Stwierdzenie to co będzie u teranów? SCV-uje? Wiesz co, ja najczęściej słyszałem po prostu, żeby teran probował albo też dronował. Nikt nie mówi, nikt nie używa się tych zergowych, no bo SCV-ować się to brzmi aż jak po ludzku. Więc po prostu... Expand chyba będzie, nie? Tak, wszyscy się domyślą. Wszystko na to wygląda... to był moment, nie wiem, to był 13 rafineria, co by znaczyło, że jest duże prawdopodobieństwo, że to może być Reaper. Cześć Mara. No cześć Irek. Moment, Jonaczek z nami. Info już poszło. Wiem. Bo jest delay, no to nie pokomentujesz. Tak jest. Zobaczymy, no... Całkiem ładnie to jest stajmowane, więc będzie pierwszy Reaper z tego co widzę. Tutaj kończy się akurat barak, o, no, powiedzmy, i powinien zacząć się Reaper. Tak jest, zaczął się Reaper. Tak jest. No, to było widać, tutaj nawet ukradł minerały tą STV-ką. Jaki Polak, cygan. Halo. Nic niestandardowego, widzimy command center ze strony Terana wczesny, co znaczy wczesny, standardowy na 15. Na 15 czy 17? 17 nie, na 15 był dobrze, zacznij na 15. Więc no Teran prężnie chce rozwinąć swoją ekonomię. Zerg jak dla mnie padnie bezpiecznie pull first, tak naprawdę niewiele rzeczy, które Teran może zrobić Zergowi. Nawet jeżeli ten gra w każdym meczu hatch first, nawet te wszystkie bunkry da się wybronić, jeżeli tylko się sprawdzi dronką. 8-8-8 tak samo, no ale to jak już gracz preferuje, no to jest jego jakby decyzja, bo nie traci aż tak dużo. To jest na przestrzeni 5 minuty różnica jednego workera, co tak naprawdę nie jest żadną znaczącą różnicą. Od razu widzimy, że Teran woli grać safe, buduje drugiego CCK wewnątrz. To mnie trochę zaskakuje, ale w sumie to jest logiczna decyzja. Jak się przyjrzycie... Moment. O, Kendall widzi to. No ale to mu nic nie da na chwilę obecną. Wie tylko, że to nie będzie bardzo wczesny all-in. Natomiast to jest decyzja w sumie całkiem logiczna ze strony Terana, bo zagrał tylko jednego Reapera, zaoszczędził na tym drugim, przez co tak naprawdę nie miałby jak odpędzić potencjalnych speedlingów, które Zerg mógłby próbować przemycić na jego stronę i zabić SCV-kę, która produkuje CC. W tym wypadku to nie nastąpi i CC nie zostanie przerwany, chociaż niestety trochę straci w czasie przelotu do Naturala, no ale wiemy, że to jest zaoszczędzone kosztem Reapera. Nie, raczej to jest całkiem standardowa zagrywka. O, tutaj był krótki supply block, ale to nic strasznego. Raczej standardowa. W ten sposób Teran próbuje zabezpieczyć się przed każdym atakiem. To jest jakby etykieta Terana, żeby stawiać mariny, żeby robić w zasadzie cały czas mariny, jeżeli tylko może. No bo szkoda, żeby baraki stały, a ci marini w razie czego mogą bronić. To nie jest Zerg, który ma larwy i musi wydać je na workerów. Tylko tutaj po prostu, skoro jest taka możliwość, są minerały, wszystko, a ci marini się przydadzą, tak? Jeżeli Teran zamierza grać bio, zamierza robić pusha z Helionów, cokolwiek, to ci marini się przydadzą. O, tak samo. Teraz bardzo szybko zczyścił Overlorda. Co prawda Kendall widział, co chciał. Widział, że nie ma żadnego reaktora Techlaba na Banshee, co oznacza, że że może być Helion drop, Hellbound drop lub ewentualnie Marine drop. Nie ma żadnego... Tak jest, no tak jak już mówiłem, zrobienie tylu Marinów daje różne możliwości i Kendall powinien zdawać sobie z tego sprawę. Tak, to jest dość klasyczna zagrywka, ale bardzo dobra zagrywka, ponieważ Teran będzie w stanie odciągnąć uwagę Zerga Helionami. Patrz, wszystkie jednostki się poruszają w stronę trzeciej bazy, podczas gdy drop leci prosto do maina i main celem tego jest po prostu wyrżnięcie ekonomii Zerga dość brutalnie. No tutaj trochę... To jest bardzo dobra decyzja. No, no ale niestety Rarax coś tutaj przyslakował, no nie widać z jego strony kontroli tego dropu, bo w tym momencie to jest idealny moment. Idealny moment, ale dobra, już odpalił, już... No ale już są roacze w produkcji, to jest zupełnie co innego. Gdyby
Tak, ale gdyby wpadł, nie wiem, 30 sekund wcześniej, a mógł to zrobić, to zrobiłby dużo więcej, bo w tym momencie, chociaż Kendall nie zareagował, to tak naprawdę mógł zniszczyć wszystko praktycznie. To już niepotrzebnie się wycofuje. Dwa rauchy to nie jest aż tak duże zagrożenie. Tak, ale no tak naprawdę i tak ugrał co chciał. Ugrał co chciał, bo zabił trzecią haczę. Na tym etapie Kendall musi spróbować jakby zadać jakieś obrażenia rouchami. Ja na tym etapie osobiście bym jakby jako że... Tak, no... Ja sam osobiście uwielbiam grać roucze, to jest w zasadzie mój standard, nie? Bo z nim można zrobić w zasadzie wszystko. Można grać Link Mutabane kiedykolwiek? Czy... Oczywiście. Ja prawie zawsze gram Link Mutabane, tylko zawsze zaczynam z rouchy. Bo rouchami można bronić wszystkie oliny, można fejkować presję, można zapijać terana, olinować, można rouchami wszystko robić. Tak samo jak teraz Kendall zdecydował się zrobić 1-1, na tej samej zasadzie teraz powinien wysłać te roucze do przeciwnika. Naprawdę nie powinien już... Nawet nie chodzi o to wymienić, bo poza tym, że wymieni je, to bardzo dobrze to się one tradują na 1-1 z wszelakimi jednostkami terana, jakie tylko możesz sobie wyobrazić, jeżeli to nie jest Mass Marauder. Miny tak naprawdę nie mają tutaj znaczenia. Jeden roll wysłany do przodu po prostu zje dwie miny na siebie. Będziemy mieć No to może Kendalla boleć. No kurczę, szkoda, że bardzo szkoda, że on jakby tymi roczami pasywnie stał. On powinien już być. Powinien by tu ustajmować, żeby tak, na 1-1 już być u niego. Tak jest. No tutaj też mała saturacja. Nie widzi tego, nie widzi. Niepełna. Tak, no. Powinien kontrolować to wszystko tymi. Bardzo dobre salwy. Niestety to też złe decyzje ze strony Kendalla. W tym wypadku raczej powinien był splitować, a nie wysłać, bo one niestety zawsze ułożą się tak samo. Tutaj jakby główną decyzją, jaką Kendall też zrobił źle, było odesłanie wszystkich roachy. 3-4 roachy sobie poradzą, podczas gdy tak naprawdę on teraz traci całe value, jakie mógł wyciągnąć z tych roachy. W zasadzie nie robi upgrade'ów, więc teran zaraz dorówna go upgrade'ami i już nie będzie miał żadnej przewagi. Jeżeli masz jakąś przewagę, jesteś do tyłu ekonomii, musisz to wykorzystać. Jeszcze będzie miał szansę, bo ma roucze, ma 1-1, a Rarax przyjdzie presją, elbatami, co ma szansę tak naprawdę dać całkiem dobrą szansę na odbicie się, jeżeli tylko obroni, bo te roucze powinny w zasadzie zniszczyć tą armię. Ta armia nie ma specjalnych szans z nimi, bo nie ma tak naprawdę upgrade'ów. Zarówno Helbaty, jak i Mariny są podatne na roucze. On powinien w tym momencie się wbijać i zjeść go, jak tylko szybko potrafi. Odkulenie ogona i ucieczka to nie jest opcja. No niestety, to jest właśnie... Zresztą błędne decyzje zawsze są główną przyczyną przegrywania. Bo często właśnie nawet nieduże różnice w mechanice graczy, którzy są w tej samej lidze, no to nie robią. Tak naprawdę tak. Decydują o przebiegu gry później. Tak, no StarCraft to jest gra decyzji. Często możesz być o krok od wygranej, a tak naprawdę wszystko przerąbać. W tym wypadku, no... Trochę też Kendall powinien popracać nad pozycją, zobacz, że on stoi i połowa jego rouchy w zasadzie się marnuje. Tak, powinien sobie zrobić pół okręt tak naprawdę z tymi rouchami. Tak, tak samo wysłanie dwóch, trzech overseerów nad armię przeciwnika zdetonuje miny i automatycznie pozwoli rouchom działać. Tak. To jest bardzo dobra opcja. No, ale Kendall jakby tutaj jest też trochę przyciśnięty do muru, tak? Tak, jest jeszcze tak naprawdę z tyłu przez tego droga. Bardzo tak, dobra decyzja też na przesunięcie się do przodu. Tak, no, overseery tak zadziałały jak powinny. Ta armia, jak już mówiłem, tak naprawdę tak powinna właśnie działać, tylko że gdyby on to zrobił wcześniej, ta gra już byłaby skończona na jego korzyść, mimo takich strat. Poszłaby kontra i byłoby GG, tak naprawdę. Tak jest. Też dość słuszną rzeczą, jaką mógł zrobić, jeżeli nie wie, że faktycznie zabije tego przeciwnika, jest wysłanie tych roachy, bo one tak czy inaczej się spłacą, a samemu za tym dronowanie. Ja często kończę na tym, że po 20 roachach, które wyślę, jestem w stanie zadronować całą trzecią bazę z gazami i jeszcze wyprodukować trochę armii.
Więc od razu na Link Bainmuta. I to jest naprawdę niesamowite, bo Terran w zasadzie wydaje się, super, obroniłem Olina, a to nie był nawet Olin. To w zasadzie nie było nic, tak? No w tym momencie Roachy już są useless, bo same Roachy są beznadziejne na Marauderów, zwłaszcza jak mają 1-1. Roachy w zasadzie zostały skonsumowane. No, on ma w zasadzie tylko jeden upgrade, to jest już po grze, bo nie jest w stanie walczyć z dropami, jego armia w zasadzie straciła jakiekolwiek siłę. Roachy są bardzo silne, ale do 11 minuty maksimum. Potem potrzebują tak naprawdę uzupełnienia w postaci hydralisków, zerglingów, painlingów, czegokolwiek. Fajnie. No tak, Shredaju znowu niestety cofnął, pajlował te dronki, to jest szkoda trochę tych dronek. Jak się przyjrzymy, to już jest 22 workery zabite na bez Raraxa. Tak. Wydaje mi się osobiście, że Terran jakby przesadził w tej grze trochę z agresywnością. Widział, że... Tak. Wyszło to co prawda na jego korzyść, ale tak naprawdę traciłby wszystko prawdopodobnie. Powinien jakby po skautowaniu Roachy przyjąć jakby pozycję obronną, bo najczęściej to będą Roach Hydra, to będzie zwłaszcza jeśli widzi upgrade do Roachy. Jeśli zobaczy, że te Roachy mają plus 1, to może i to Roach Hydra i wychodzenie na Roach Hydrę to jest samobójstwo, jeżeli nie masz tanków czy czego innego. Tak. Tak, no to już w tym momencie było pograne, choć wyjątkowo ciekawa gra, bo pokazywała bardzo, bardzo kilka takich problemów. Od razu taka rada dla obu graczy. Kendall, jak miałeś te Roachy, mogły się od razu wysłać. One były na tyle silne, żebyś w zasadzie wygrał od razu. W którym momencie właśnie ich miał tyle? W momencie trochę przed tym, jak wasza armia się cmoknęła na środku, co Kendall uciekł z powrotem do bazy, a ty zmieniłeś się w Hellbaty. Tak. Aha, czy ty tam wygrał? Gwałciłbyś go, nie wygrałbyś, byś go zgwałcił. W zasadzie na czysto. Bo się tak trochę przestraszyłem, bo tak idzie taką masą straszną. Wiesz co, Rarax, też przesadziłeś trochę, bo gdyby właśnie się zatkował, miałbyś bardzo dużą lipę, bo ty jeszcze nie miałeś upgrade'ów. No właśnie zauważyłem dopiero potem, że 0-0 było. A w zasadzie byś zginął od razu, bo ty miałeś mało maruderów po pierwsze, a Roachy są dobre zarówno na Mariny, jak i Hellbaty, więc miałbyś bardzo dużą lipę. Jak widzisz, że przeciwnik gra Roachy i jeszcze je upgrade'uje, to raczej broń się, bo wiedz, że to może być Roach Hydra, więc tak naprawdę ty nie chcesz na niego wychodzić. Nie, czy on tam klepy dla nich upy, czy nie, nie kliknąłem na nie i tego nie zauważyłem. No tak, ale generalnie wiesz, generalnie jak widzisz, że robi Roachy, to wyjście z Hellbatami jest średnią opcją, zwłaszcza, że prawdopodobnie przereagował po zobaczeniu Helionów, po tym dropie, po wszystkim. Zaro, jako że jesteś adminem, że tak powiem, tego dzisiejszego wydarzenia, świetnego zresztą, to zdecyduj, czy kończymy event na dzisiaj, czy jeszcze coś na zakończenie organizujemy. Możemy jeszcze na koniec rozegrać grę teamową pomiędzy sobą, jeżeli są osoby chętne. To jest moja propozycja, żebyśmy tak już na koniec rozegrali pomiędzy sobą. Więc ile osób by było chętne, to może na początku. Napiszcie na Dixu TV wtedy. Kazar może stworzyć po prostu grę, nie? No i będę po prostu wrzucał ludzi. No ja wiadomo, na Opsa pójdę. Teraz ty właśnie na Opsa, czy grasz? Znaczy jak się nie znajdzie ludzi tyle, no to ja mogę zagrać z chęcią. Już się dobra. Jak się znajdzie, to nie. To se na Opsie posiedzę. A co? Ej. Ja lecę. Dzięki wielkie za grę. Okej, na razie. Cześć. User disconnected from your channel. Boże. Nie najnowszy. Tam zapraszaj Kazaro, nie? Już napisaliście, kto tam chce inwę. Ja wiem, widzę, tylko... Nie wiem, czemu mapy Blizzarda mi się długo ładują. Też mam ten problem. Cały czas się kręci. To gracie 2x2 czy 4x4 jakoś?
7, 8, 8 osób jest, nie licząc ciebie. Z ciebie będzie 9. Jak mi się mapy Blizzarda załadują, to wtedy będzie dobrze. Cały czas się kręci. O! Działa. Well done. To już musisz zdecydować, co chcecie grać. Tak czy okay. Tak na tej zasadzie chyba zrobię ten ostatni mecz, że nie wiem, odpalę jakąś muzę, ciszę po prostu, bo z tym komentowaniem może być ciężko. Nie no, mamy 8 osób ogółem z tobą. To możemy zagrać jakieś 4 na 4. No dobra, okej. Ale to na jakimś modzie, czy tak po prostu? Znaczy, wezmę tego mapę Blizzarda na 8 osób i tak o. A, czyli po prostu. Zwykły standard. Dobra. Tam. Jakieś dziwne mody czy coś. Boże, 4x4 komputer mi wybuchnie. Chyba też. To faktycznie, to trochę... Mam do was takie pytanie. To jest czerwony i szkodliwy dla zębów? Cegła. Dobra, stwórz grę, co tu się tych map. Kazaro zakładasz? Tak, po prostu patrzyłem na mapę, a ich jest trochę za dużo. Trzeba ogarnąć najlepszą jakąś. Trumieniowe przesyłanie danych. Eraks, szumisz. Nie, no właśnie, pytałem się, wszyscy wcześniej było, że jest w porządku. Bo teraz dopiero zaczęło. I ściszam go jeszcze bardziej. O, ja się nawet po prostu wbiję do ciebie, Kazaro. No, będzie lepiej. Ja się na chwilę wyciągnę tutaj z pozycji tutaj, po tego nagrania. Okej. Okay. Sound muted. Okej. No niestety z przykrością informuję, że nie było słychać. Od samego początku? Tego ci nie powiem. Tam przewinął tam troszkę dalej i tam na przykład z Rodzynem jak komentowałem, ten Maraszyna, jak grał Rodzyn, nie? Potem? To nie było słychać. No by dopiero po restarcie streama było słychać. User joined your channel. Nie wiem co się wydarzyło. Po prostu zrestartowałem streama i zadziałało. Okej, niech mi ktoś jeszcze napisze. A Dixu TV, czy kogoś nie zaprosiłem? Ja nic nie mówię, nie, ale balans musi być. O, to na razie po prostu tego przerzucam. Kazan, czy wszyscy są? Ratil. Nie ma. Has, daj mi niebieski. Toyer? Nie, Rarax. Kolor. A masz, no. Masz mieć, dziękuję. No. Okej. Okay. Zaproś do gry. My tylko my z Toyerem mamy takie męskie kolory. Różowy, mój ulubiony. Jeszcze, nie, jeszcze Todd jeszcze wygrał. Czy jedną osobę. Ale patrzcie, Toyer ma taki najmniej intensywny, potem jest, ja mam taki najintensywniejszy, ten taki fioletowawo-różowy, nie? Taki ze skali. Jakby skala jasności, nie? Skala różowości, dobrze, że nie pedalstwa. Kazaro jest czarny w sumie. Jest trochę bawełny. Może to Himona, może to Himon by zagrał, nie wiem. A, znaczy nie ma, spróbuję kogoś zaprosić. On nie umie grać, kappa. W jakim jest lidze w ogóle? Diamond. Kim? Diamond. A. Nigdy z nim nie grałem. Gra Morego? To Himona. Bremorego możesz zaprosić, no, jakby fajnie było wtedy. Bremor jest na away. A, Bremor jest away. Ja już go poskładam. Indie teraz też? No tak, Indie. Wydaje mi się, że Indie ma to już. No, bo tak widzę, że jest gra Indie teraz już. Może Elazera, postaramy się. No jest online, niby. Jest online. Hmm.
jest. Pytanie, komu komputer wybuchnie? Lord Jim. Ej, jakby co, Elazar teraz będzie grał Clan War'a. Więc nie zagra z nami. Ale powiedział, że za tydzień możliwe, że coś tam... Okej. Okay. Że następnym razem, bo... To są wieśniaki, no. Jezuś. Lord Jim dalej jest w tym śmiesznym klanie z... Uda? Nie, to jest QTK. To teraz komentuje też. O? To jest QTK teraz. Bota dodajmy. Bota. Mogę dodać bota. Rodzenia jest online, kurde się czai. O, mam pomysł. Weźcie ten. Rodzenie jest online. Tak. Można by na przykład zrobić tak, że wrzucimy im tego. To by było, gdybyśmy wrzucili to i robi Marze i Hasa cheatera 3. Mm? Jasne. Bo cheater 3 by nas zgwałcił. On jedna by miał więcej inkomu niż cały nasz team. Szukajcie platyny. Będzie wtedy równo, tak idealnie. Zobacz, ale ja mam samych kumpli lepszych od siebie. U mnie na tym są same mastery i grandmastery. No to chodź tutaj do nas, tu będziesz miała Hasa. O. Czy to miał być jakiś argument? No nie mogę się sama przerzucić, no wyobraź, no. To weźcie ją tam, dajcie do mnie. O. No, i widzisz, teraz już masz Hasa. Jak super. Ja chcę Hasa. Chciałam sobie go inwajtować. Ja to rządzę, ja chcę Hasa. Jak morki ze zbożem jakimś? Has, I want you. To my army. No, dajcie tego bota, teraz zakamuję. Dobra, daję bota. Kto komentował niedzielne granie? Oszust trzymaniak. Nie wiem. Kto to nie no, dajcie very easy. Nie wiem, czy mnie nie dasz. Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Nie jestem w temacie, po prostu nie było mi w niedzielę, więc. Dobra, lecimy tako? Rarax coś sek. Chyba, że ja wtedy z Iratilem będę z drużynie z botem. Co? Kto? Rozchodzimy się na inny kanał, żeby były special tactics. Jak to? Wybacz, twój, ale ja czuję się twój has! Mój has, ale zajebiście. Pasuje wam coś takiego? Tak, super. Ale nie wiem, ja patrzę na to, że mam botać, nie? Okej. Okay. Potem personalne sprawy załatwienia po streamie, bo tutaj coś Kazarowi o co chodzi. Dobra, ty pytaj. Dobra, to... Rozdzielmy się, jakoś będzie wtedy lepiej. Chyba, że ci dał jakieś info, bo nie wiem. A później ci powiem. Dobra, okej. Okay. Mamy team Panel Uno. Okay. A Rodzin nie chciał grać? A teraz streamuje. No to co z tego? To znaczy, że może nie... No bo jak on... Bo jak Daniel... On się nas wstydzi. Nie, bo Rodzin generalnie zgarnie gruby hajs wieczorem jak streamy. On teraz sobie przyrzucił nagranie, bo ostatnio jakiś typ mu przelał stówę, więc... A, może od razu kurde jakiś motar 2K i 15 kamów. On wiesz, on mówi... Tam ma zaznaczone, że zbiera na chipsy, nie? I koleś mu stówę przelał. Boże, jak on się roztyje, on będzie wyglądał jak MC. No MC teraz kończy karierę, więc ktoś musi go zastąpić. Ale pomyślcie, ile skilla się w nim zmieści. Iratilu! Ej, dobra, skończcie, bo to jest wredne, nie? Iratilu! Drugi kanał. Odparcie to już. Ok. User left your channel. Co? No, spotkanie wyszło, bo tam z wami spotkanie, że tak powiem. Ej, czekajcie. Które z kim ja jestem w ogóle w teamie? Aha, dobra, okej. Okay. Co wczoraj wyszło? No spotkanie z wami, bo z waszym klanem było spotkanie wczoraj, nie? A super wyszło, bombowo. Słyszałem, że dużo osób było.
No naprawdę dużo osób było. Zobaczyłem na tym, na Pass Broadcastach, to tam jakiś trollował, was jakiś kolej, właściwie Maycona tam jakiś na XX. Najpierw Maycon, nie najpierw tego. Z kim grał Maycon? Maycon. Nie troszkę dzisiaj tego nagrania wczorajszego. Maycona najpierw, później jak Maycon wyszedł z TS-a, żeby mu nie przeszkadzał, tego drugiego nie wiem z kim Maycona wstał. Sandro chyba? Chyba tak, chyba Sandro. No to później Sandro. Podejrzewałem pewnego. Nie będę wymawiać niku. Tak. Ktoś po prostu nie lubi tego klanu, tak. To mi pokazał klasę. Najwięcej zergów wygrali już. No i random, jeden to nie zerg. Masterzy, OP, OP. Proto zerg, proto sterem. No jak my to mamy wygrać? Olinujemy? Tak, ja robię Blinkstalkery. Ha, zrobię Blinkstalkery, to ja robię speedlingi, Erax, nie wiem, nie znam się na terenie. Gaz Marine. Okay. No, 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 no. A tak serio to co gramy? Tak serio z pompon. Halo? Co, a kto pyta? Bojer pyta, czy mogę sobie bardzo w środku wziąć, żeby mi speedlingi jak podskoczyła. Pewnie. Jeżeli to ci... Nie, jeżeli to mu pomoże, to jak najbardziej. Ja gram. A czy ktoś byłby chętny po tej grze zagrać? Mogę zagrać, ale dawno nie grałam, bo miałam bana na tydzień. Spoko, Gold 3 miałam, ale mi się skasowała. No spoko, nie mam tego. Ja wiem tę grę tak rok temu i ani razu w to nie zagrałem. Nie szkodzi, gramy. Ktoś bierze tą środkową expo w końcu, czy kto bierze ten lepszy? Zerg. Się. A z kim jeszcze? Ej, ale nauczcie mnie grać w CS, bo nie wiem jak się to gra. Możemy zagrać. Ekspuje? Ule? Albo coś? To... Robisz żart, ale nie wiem. Speedlingi. Lota idzie do nas. Od komputera. Bo to będzie cheezował właśnie. Peru lata. O kurde, nie pomyślałem o tym. Ronki, tutaj będą szły dropy z min chyba. Znaczy nie dropy, tylko miny. W ogóle dwa raksy. To powinien już dawno atakować. Ogólnie będzie drop od różowego. Gaz zajęty mu teraz.
No, różowy będzie dropował. O Jezus Maria, GG. Mam dwa marine. Ja mam matkę i stalkera. Dodam, że matkę bez energii. To bolało. To bolało takie ludzi. Nie, za dużo zergo stanowczo, za dużo zergo. Nie, no za dużo zergo. I am the voice of the eclipse. Very well. Your allies are in battle. You have not enough minerals. Cold is the void. I am the voice of the eclipse. You must construct additional pylons. I am the heart of darkness. You must construct additional pylons. Your allies are in battle. Your allies' base is besieged. I znowu dropy moraki. Fury. We move unseen. To jest ci, to mam master kill. Zagraj muły, więc zaraz się tam zaatakują. No i proszę. Nie! O nie, głupi bot. Mój komputer tutaj czapki dostaje już. 7-4-4, jeszcze stream. Myślisz, że Kazaro po czterech stracie będzie miał sopel bloka? Pięciu albo czy zrobię specjalnie. No, kogoś zaraz chcieli. We
Z córkami niedługo skończę, nie ma się gdzie będzie rozbudować ekspansję. Dobra, kazano. Zaraz mu wybuchnie ten komputer. Your allies are in battle. You have not enough minerals. You have not enough minerals. You have not enough minerals. We reinforcing Cywer. Kurczę, no. Kazaro umarł. Proszę. Ale stuję cię tymi zargami, a nie. Wstydziłby się. No nie zniszczył mi nawet gazu, nie? Nie snajpował, po prostu puścił je tak na mnie. Masz blinka has? W trakcie już się kończy. Pochodzi, idziemy. Już się kończy, zaraz. Może się przestraszy. Nie. O, tam był. Dajmy, pole. O, Swarm House, jak miło. Archony, to już nie jest miło. Dark Templary słyszę. Nie no, tak się nie da grać. Nie, następny. To masz. Co to za wood NPC? Ja tu chcę, kurde, stalki kolejne. User in your channel timed out. Jeżeli przegramy, jasne has. Jeżeli przegramy, to jakby co, to jest wina Raxa, bo go wyrzuciło i nie daliśmy rady w trójkę. Tak, okej? Okay? Tak. Nie mogę sterować jego bazą. O, też dobrze. Kurde, i co, ja chcę sobie postawić stalkera? Ja nie mogę, nie. Chcę, ale nie mogę. No i drop. I lipa. No, a mówię, jak ten puścił. Co robimy? Trzeba coś z tym zrobić. Stanowczo. Tym bardziej, że to nie jest jakieś takie... O, właśnie tak.
O-o, to będzie bolało. Oj tak, cała armia nie pójdzie. Dobra, to jest GG, nie? W tym momencie to jest GG. I pamiętajcie, na kogo zwolam. Tak. Oj, mara, mara, ta APM. Zaraz zobaczę. No, nie wiem, co tam było. Jakieś takie liczbę miała APM-ów dziwną. User joined your channel. A mówiła, cześć. Że nie, a to tak. A zobacz tutaj jeszcze, zobacz. Pod mówi, że never, znaczy Toyer mówi, że never surrender. Ej, czemu bot był na pierwszym miejscu? Bot pewnie nic nie stracił, dlatego miał dużą armię. User joined your channel. Dobra. Podszedł do was. Najpierw pingował, że idzie, szedł do was. Pingował? Je... potęga. No ten bot jest... Ja się zdziwię, nikt nie grał, dużo armię. Bot nam to więcej od nas. Nie wiem, kończymy. Dobra. Jak dla mnie... Bot szedł atakuje i tam są struktury, które przeciwował, że idzie. Sound microphone activated. Channel switched. Dobra, to chyba dzisiaj na tyle, tak? Jest. Dobra, to dzięki wam wszystkim, że byliście. No, na razie, cześć.